Witam na moim kanale Robert 100 Natural Bodybuilding. Nadszedł czas, by wreszcie porozmawiać o suplementach i odżywianiu. Witam serdecznie na moim kanale Robert 100 Natural Bodybuilding. Dzisiaj opowiem o odżywianiu. Właśnie jestem po treningu. Jestem w fazie nasiąkania, czyli powrotu. Bardzo ważnym składnikiem tego jest odżywianie. Więc skoro jestem po treningu, moje mięśnie się po prostu rozpadają, dostają impulsu, organizm się broni. Więc jak się broni, buduje mięśnie. Co jest bardzo ważne? To jest odżywka all in one, czyli wszystko jest w niej zawarte. Jest to odżywka białkowo-węglowodanowa. Wygląda to tak. Akurat to jest firma Omnim MX All in One Lean. Ta odżywka pozwala mi zregenerować się bezpośrednio po treningu. Więc zaraz po treningu ją stosuję. Tu jest wymieszana. Mieszam ją z wodą. Z mlekiem jest za słodka. A teraz powiem o tym, co w niej w środku jest. No więc, co jest w środku? W środku mamy tak. Jest 41 gram protein per serving. Na to nie patrzcie. Zwróćcie uwagę na ile jest ogólnie na 100 gram protein. Więc na 100 gram jest 41 gram na 100 to jest proteina. Resztę to są różne dodatki, w tym węglowodany. Potrzebujemy zaraz po treningu węglowodany, żeby się odregenerować, żeby zatrzymać proces rozpadu mięśni. I co tu jeszcze jest takiego ciekawego? Przede wszystkim jest garść aminokwasów, które są bardzo ważne. Co to są aminokwasy? Aminokwasy to nic innego jak rozbite białka na elementy. Każde białko się składa z aminokwasów. Każdy aminokwas ma odpowiednią funkcję, długo by o tym opowiadać, ale ważne jest to, że to już jest rozbite białko, czyli aminokwasy bardzo wszystko, szybko się wchłaniają w mięśnie. To jest ważne. To jest pierwszy składnik. Drugi składnik to jest kreatyna. Kreatyna. Co to jest kreatyna? Kreatyna to jest bardzo ważny składnik, które daje nam siłę. Zatrzymuje on wodę tak jakby w środku, w komórkach, w mięśniach. Wtedy mięśnie mają więcej siły. Kreatyna jest bardzo ważnym składnikiem energetycznym, który daje nam siłę. Jak to się w ogóle się zaczęło z kreatyną? Zrobiono doświadczenia na kulturystach. Jednym dano czyste białko, drugim dano białko i kreatynę. Okazało się, że ci, co dostawali kreatynę, byli silniejsi. Ci, co nie dostawali kreatyny z białkiem, byli słabsi. Kreatyna daje siłę i lepszy wygląd mięśnia. Dlatego odżywki all-in-one są dlatego dobre, że już nie trzeba się patyczkować z dodawaniem osobno kreatyny. Ona już jest w środku, buduje nam ona siłę i wielkość mięśnia. Także to jest plus odżywki all in one. Co tu jeszcze jest? A jeszcze wracając do tego doświadczenia. Ludzie, naukowcy nie wiedzieli, dlaczego ludzie, znaczy ćwiczący, dlaczego więcej mają siły, jeżeli jedzą mięśnie.
mięśnie, czyli mięso. Właśnie dlatego, że w mięsie jest kreatyna. W mięśniu, który jemy, czyli mięsie, jest kreatyna. To ona daje nam siłę. No teraz już wiemy, więc jeżeli ktoś naprawdę nie chce używać mięsa w diecie, kreatyna jest bardzo, bardzo wskazana. Ok, następnym składnikiem, który tak ciekawy jest, jest ich sporo, tych składników. Kreatyna. Dwa rodzaje kreatyny. Nie chcę się już wgłębiać w to. Są dodane mikroelementy i wiele, wiele innych. Można byłoby długo opowiadać o tym, co tu jest w środku, a ja się aż tak bardzo nie wbijam w te tematy, bo trzeba by to studiować. Są tu między innymi różne enzymy i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie po prostu jest to wygodne, bo wszystko, co potrzebuję, jest tutaj. I miksuję sobie właśnie w takim sobie pojemniczku. I powiem wam dobrze, że dobrze smakuje. Dobrze jest łączyć główny posiłek z proteiną, więc popijam sobie mój posiłek proteiną. Posiłek jest mały, jak widzicie, jest nieduży, nie mierzę, nie ważę. Ważne, żeby był mały i zróżnicowany. Co mam tutaj? Dobre węglowodany, czyli w tym przypadku mam makaron. Mam trochę tutaj coś zielonego, to chyba groszek jest. Zmiksowana rybka z puszki, no i kawałki kiełbasy. No kiełbasa akurat w tym przypadku nie jest zbyt dobrym przykładem, no ale zawsze można sobie trochę kiełbaski wrzucić. Nie stronię od kiełbasy, jem kiełbasę, ale nie przejadam się nią. Tak do smaku sobie tutaj dodałem. Mam tu też kiełbaskę chorizo, która jest bardziej sucha. I wszystko to pozwoli mi zregenerować szybko moje mięśnie, ponieważ wszystko, co brakuje, resztę składników, co brakuje mojej diecie, znajduje się w tym oto drinku proteinowym. Także jedząc to i popijając drink proteinowy, jestem pewny, że z powrotem się przywrócę tylko stanu poprzedniego, odregeneruję się szybko. Czyli moje ciało będzie miało wszystko to, co potrzebuje. Zapomniałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Jest tutaj fiber. Zapomniałem, co to znaczy po polsku fiber. A więc fiber znajduje się w warzywach, w owocach. To jest taki składnik, który jest nietrawiony przez człowieka, ale nam bardzo, bardzo pomaga trawić. Także tu jest trochę tego fibra w składzie, w tej odżywce i powiem wam, że zadowolony jestem z takiej z tego składu w tej odżywce. Właśnie skończyłem mój posiłek. Był nieduży, ale na tyle dobry, że pomógł mi się odregenerować. Znaczy, wciąż mi pomaga. Chciałbym powiedzieć o reszty suplementach. Reszty. Jakie tu suplementy mamy? Pre-work, czyli suplement jeden i drugi służą do tego samego. To jest przed treningiem. Co tu w środku jest w takim pre-worku? A więc na przykład w tym. Tu mamy witaminy, które pomagają nam w wyzwoleniu energii.
mamy tutaj aminokwasy, mamy tu kreatynę. Akurat tu chyba nie mamy karpsów za dużo, czyli węglowodanów. No, nie mamy. Ale co takiego dobrego robi ten pre-work, czyli przedtreningówka? Więc jak jesteśmy po pracy i z pracy od razu idziemy na siłownię, albo rano jesteśmy niewyspani do końca, albo po prostu chcemy sobie dodać animuszu, że tak powiem, pijemy takiego pre-worka, to jest leciutki napój, ma wszystko, co pobudzi nas do energii, a zapomniałem powiedzieć, że przecież jest tutaj kofeina. Kofeina pomaga nam spalić tłuszcz i też pobudza nas do energii. Więc kofeina, wszystkie witaminy, część aminokwasów takich, tu dają nam energię. To wszystko jest tutaj i to pozwala nam wyzwolić z siebie energii, ożywia nas i naprawdę to jest rzecz dobra. Oczywiście ze wszystkim trzeba uważać. Wiadomo, nie wolno tego za dużo używać. Tak jak pisze, tak używamy. Co mamy w następnym pre-worku? Ten jest trochę lepszy. Zobaczmy, co jest w środku. Jak zwykle trochę aminokwasów, kofeina, witaminy, czyli tak naprawdę tutaj ani w tym nie widzę tutaj żadnych węglowodanów. Natomiast jest kreatyna, kofeina, kreatyna daje siłę, kofeina nas pobudza i aminokwasy również wyzwalają nam energię. Tak to wygląda, taka przedtreningówka. Dobrze sobie kupić, to nie są drogie rzeczy, ale jak nam się nie chce, właśnie, że się nam chce, ponieważ jak weźmiemy to, to nas to pobudza, to jak w tej reklamie. Także to jest dobry temat. Teraz Wam opowiem o spalaczach tłuszczu. Mamy tu takiego jednego zabójcę, nazywa się T5 Platinum. To jest spalacz tłuszczu. Jak to się dzieje, że się spala tłuszcz? Ano w ten sposób, że są tutaj składniki, które pomagają nam spalić tłuszcz. Jednym ze składników jest L-karnityna. L-karnityna to jest nic innego jak aminokwas, który, jak gdzieś wyczytałem, transportuje tłuszcz do komórek mięśniowych, czyli mitochondriów, i spala ten tłuszcz. Pomaga nam transportować tłuszcz do mięśni, by spalić go. Więc, jeżeli dobrze pamiętam, tak działa L-karnityna, ten aminokwas. Jest tutaj też ekstrakt z zielonej herbaty, który również nam pomaga. Jest cynk i chromium. Także to jest fajna rzecz, która pomaga spalić nam tłuszcz, ale uwaga, jak już powiedziałem, to jest zabójca. Więc jak pisze, że mamy wziąć jedną, to bierzemy jedną, nie trzy. Jak to działa? Jak to w ogóle zabija? W ten sposób zabija, że ponieważ tu jest dużo kreatyny, przepraszam, kofeiny, ciśnienie krwi nam się zwiększa, szybciej bije serce. Więc jak wprowadzimy w taki stan nasz organizm, to zwyczajnie ciśnienie jest większe i serce nam bije szybciej. Jak przydawkujemy, to nie będziemy mogli spać. A jak więcej przydawkujemy, to po prostu umrzemy z przemęczenia. Nie będziemy mogli się odregenerować. Tak się stało z jednym 40-latkiem w Wielkiej Brytanii. Właśnie stracił swoje życie dzięki, nie pamiętam, jakiś brał, nie chcę mówić, że to akurat ten był, ale jakikolwiek by to nie był, pisze z tyłu, jak to brać i trzeba po prostu się stosować do tego. Jego po prostu serce wbiło się w taki rytm,
że się po prostu facet nie mógł uspokoić, nie mógł tego zatrzymać, bo jak za dużo weźmiesz, to wtedy organizm się tak jakby nie potrafi obronić i po prostu facet umarł na zawał serca. Także proszę uważać z tym. Ja wciąż mam pełno, niedużo tego używam. Będę musiał to skończyć. No, musimy czytać etykiety. Co tutaj teraz mamy na tym stole? O, Tein Brownie. Pokażę, wysypię wam to. To jest nic innego jak ciasteczka. Jak już musicie jeść ciasteczka, to kupujcie ciasteczka dla kulturystów. Znaczy, każdy może je jeść. To jest znakomita przekąska, jeżeli ktoś cierpi na to, że nie je słodyczy i z tego powodu jest mu niedobrze. Znaczy, cierpi z braku słodyczy. To jest wystarczająco słodkie, ale co to ma? Ważne, co jest w środku. Co mamy tutaj w środku? Może pokażę. To jest akurat o smaku ciastek i kremu, tak? To jest o smaku białej czekolady. Białej czekolady. No i dobra, co tutaj mamy? Pisze, że jest dużo proteiny. Zobaczmy ile. Jeżeli sobie weźmiemy etykietkę, przeczytamy sobie. "30% proteiny, to jest naprawdę dużo, jak na takie ciacho. Fakt, że ma tłuszczu, ma niedużo, bo ma 5,9. Także to jest bardzo, bardzo dobry temat, jak pracujemy, jak nie mamy czasu sobie przyrządzić posiłku, bo takie jedno ciacho, ja zjem takie dwa i jestem syty, tak? Jedno możesz nam sobie zjeść, to jest wspaniała przekąska, polecam. Nie są to drogie rzeczy, zamiast kupować słodycze, to wystarczy sobie taki ciasteczek pokupować i to jest dobry temat. Czy tam batoniki, bo mamy z tego rodzaju mamy też dużo batonów i polecam. To jest naprawdę dobry temat. Ostatnia sekwencja. Już mówiłem o proteinie, o przedtreningówkach. Tu mamy witaminki. To są po prostu zwykłe witaminy z mikroelementami. Jeżeli pisze jedna dziennie, to jedna dziennie. Nie warto jest brać więcej, bo ponieważ w odżywkach też mamy, w przedtreningówkach też mamy. Także tak jak pisze, pobrać wszystkie witaminy i mikroelementy. I to jest po prostu chyba jasne. O tym chciałem powiedzieć. Witamina C z cynkiem. To jest na odporność. Gdy jestem lekko przeziębiony i czuję, że coś się zbliża, można sobie pozwolić na większą ilość witaminy C. Nie wiem, jak to jest z cynkiem, czy można go przydawkować, ale generalnie on buduje odporność i warto go wziąć. Jeżeli chce nam się słodkiego, zwykłe śliwki. Bardzo dobry temat. Lubię śliwki. No tak samo jak inne owoce. To jest tylko taki przykład, akurat miałem na stole. To zamiast słodyczy, lepiej sobie zjeść śliwkę albo inny słodki owoc. Co my tu mamy? Cranberry. Znaczy, zapomniałem, jak to jest po polsku. Borówka chyba. Już nie chcę kłamać, ale no cranberry. To jest jeden z soków. Lubię ten sok, bo nie jest zbyt słodki. Z tego co pamiętam,
to dobrze działa żurawina. O, właśnie, to jest sok z żurawiny. Czyli dobrze, dobrze kojarzę. Nie jest zbyt słodki ten sok i podobno dobrze działa na nerki. Także też często go kupuję, jak chcę posłodzić herbatę albo kawę. Staram się nie używać rafinowanego cukru, tylko używam miodu. Idzie się do miodu przyzwyczaić. Podobno traci wartości swoje, jeżeli więcej niż 40 stopni. No ale lepiej używać miodu niż cukru. Tak jest moje zdanie. No i ostatnia rzecz. Lubicie Coca-Colę? Ja tak sobie czasami piję Coca-Colę, ale jak już ją piję, to piję bez cukru. Diet Cola, czyli dietetyczna Coca-Cola i po prostu smakuje mi dobrze. Także piję taką, jakiekolwiek w ogóle piję napoje gazowane, to staram się pić bez cukru. Znam osobę, która codziennie się odżywiała w ten sposób, że piła kolę normalną z cukrem i do tego pełno słodyczy. Ja byłem w szoku. Ta osoba tak szybko przytyła. Uwierzcie mi, że gazowane napoje słodzone to jest pułapka. To trzeba się tak szybko zalewa, tak szybko tyje w negatywny sposób, że człowiek sobie nie zdaje sprawy. Także jak już pijecie Coca-Colę, to starajcie się, czy jakiś inny gazowany napój, starajcie się wybierać dietetyczną. Tak to wygląda. Na tym bym zakończył dzisiejszy odcinek na temat odżywiania. Oczywiście mógłbym to rozwijać i rozwijać w nieskończoność. Mógłbym opowiedzieć na przykład, za co odpowiada każdy enzym lub aminokwas. Znaczy tego musiałbym przeczytać, bo dużo nie pamiętam. Także to jest temat rzeka. Także w tym odcinku opowiedziałem mniej więcej o suplementach, o proteinie, o przedtreningówkach i o samym odżywianiu, mniej więcej jak to działa. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie szybko wrócić, musicie połączyć to z odżywianiem. Jeszcze tylko mogę dodać, że w naszej diecie musi być 2 gramy na kilogram ciała białka. Ja tego nie liczę. 2 gramy to najmniej musimy mieć na kilogram. Mówi się, że 2-3 gramy. No to zależy od organizmu. Także to zapomniałem dodać. I to by było wszystko. Więc zapraszam na następny odcinek, który będzie o zmianie planu. Bo co się stało teraz ze mną? Moja waga i siła poszła do góry. Idę zgodnie z planem, ale czuję, że muszę zmienić plan. Także prawdopodobnie następny odcinek będzie o zmianie planu. To wszystko na dzisiaj. Robert 100 Natural Bodybuilding.